Witajcie, Edukacja na Maksa z tej strony. Kolejna seria, która pojawia się na kanale Edukacja na Maksa, nauka japońskiego. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Będę krok po kroku pokazywał Wam tajniki tego języka, którego ja co prawda dalej sam się uczę, ale coś już o nim wiem. Na pewno więcej niż Wy, którzy pierwszy raz go widzicie na oczy. W dzisiejszej lekcji poznamy kilka podstawowych zwrotów, które są w japońskim wykorzystywane i myślę, że tyle będzie Wam starczyło. Zacznijmy od zwrotów, które tutaj są w ramce. Takie zwroty podstawowe. Haj i je. Haj oznacza tak i je nie. To dość łatwo wychodzi. Tak łatwo będzie Wam zapamiętać. Haj, haj. Albo i je. Ok, dobra. Następną część to są zwroty powitalne. I tutaj mamy trzy zwroty powitalne, które możemy zastosować. Podobnie jak w języku angielskim jest good morning, good afternoon, good evening, to tu mamy Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. I tutaj zobaczcie, w konbanwa tutaj wyszło, że te N czytane jest jako M. I tak to jest taki jeden z wyjątków, gdzie to się podobno nazywa unosowienie, jakoś się nazywa, ale to nie wdawajmy się w kwestie językowe. Czyta się, tutaj dopiszę, może czytaj kombanwa, takie NM, coś w tym stylu. Także będziecie wiedzieli, o co chodzi. I ohayou gozaimasu to oznacza dzień dobry, rano. Konnichiwa to oznacza dzień dobry po południu. Konbanwa to oznacza dzień dobry, do widzenia, dobry wieczór. I teraz tak, oczywiście zwrot ohayou gozaimasu moglibyśmy skrócić tylko do ohayou, które oznacza również dzień dobry rano. Ale te gozaimasu daje nam taką jakby formę grzecznościową do tego. Podobnie będzie tutaj w tym zwrocie, który też poznamy kolejnym. Teraz zwroty na pożegnanie. Mamy dwa zwroty, bardziej oficjalny: sayonara i giamata. Giamata to jest takie nasze cześć, cześć, papa, takie do osób, które znamy. Sayonara to do osób starszych, z większym szacunkiem oddającym się do tych osób. Oczywiście do tych też oddajemy szacunek, tylko że jesteśmy z nimi na stopie koleżeńskiej. Dobra, kolejne zwroty. Mamy arigato gozaimasu, albo po prostu arigato. Arigato, tak żeby widać, że to było wydłużone. Bo nie powiedziałem jeszcze. Te o takie tutaj z kreseczką oznacza wydłużenie. Zapisuje się to OU, ale to jest po prostu wydłużenie tej samogłoski O. Dlatego jest nie arigato, arigato gozaimasu. No i znowu tego gozaimasu, które się tutaj pojawia, to jest taka grzeczniejsza forma arigato. W pewnym sensie można by powiedzieć arigato gozaimasu, takie dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. I mamy dwie formy na przepraszanie. Sumimasen, kiedy przepraszamy kogoś, kiedyś idziemy w tłumie i chcemy się prześliznąć gdzieś tam, albo chcemy o coś zapytać. O, czy może pani wie, gdzie kupię, nie wiem, najnowszy numer jakiejś gazety? No i mamy gomenasai, kiedy zrobiliśmy komuś przykrość, no i chcemy go bardzo za to przeprosić. Gomenasai, gomenasai. No i ostatni zwrot, który na dzisiaj nam został, to jest oyasuminasai. Oczywiście może być też samo oyasumi. To oznacza dobranoc. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała, była prosta. Powtórzmy jeszcze te zwroty. Haj, ije, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Sayonara, Giamata, arigato gozaimasu, sumimasen, gomenasai, oyasuminasai. To dzięki serdecznie, moi słuchacze, sayonara. W sensie, że to sayonara, żeby być poprawnym.